Witam Was, Stalkerzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Trendil w 28 odcinku serii Zagrajmy w Stalker Czyste Niebo. Zaczynam z grubej rury, od razu akcję. Jak wiemy, ta grupa stalkerów rusza na grupę zombiaków. Wiemy, bo w poprzednim odcinku padłem. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Zapiszmy i lecimy. Te zombiaki są gdzieś tutaj, no. Strzelacie, nie strzelacie? O, tak. Mają wintarki chyba. Powinienem... O! O kurde. Ale cele to mają. Jeszcze krwawie. Jeszcze raz rzucę. Nie szkoda mi granatów. Obym tylko nie padł. Jeszcze, jeszcze... O! Nieźle. Całkiem nieźle. No niestety. Nie powinienem się tak wychylać. Przy czym... Członkowie tej grupy stalkerów mogą się położyć nawet. Z tego co wiem, to ja mogę co najwyżej niskie przekucnięcie zastosować. O, i to wszystko. O! Zaraz, czy zombiaki też rzucają granaty, czy mi się tylko wydawało? A na tego to chętnie popatrzę. Zombiak czy człowiek? Zombiak. Nikt już... No, i stalkerzy idą. No i co z sobą tutaj począć? No co, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Nie wykończycie go? A co on ma? To jakaś maseczka, czy... Nie ogolił się? Trochę... Rozsłabcie ty, wsi tam będziemy. Z drogi! O kurde. To może nie być koniec. On wstał. Przecież on wstał. Tak, to już koniec. Cicho. Poczekajmy jeszcze chwilę. Zaraz, czy... Gdzie? A na co czekacie? Dziękuję wszystkim. Rozejść się. Stiepan. Przerwa. Zombiak. Uff, czas rozumieć zwieracz. Już po wszystkim. Zamieniam się w słuch. Pomóż stalkerom, odbierz nagrodę. Dobra, skoro już po wszystkim to... Mam mówić za nas obu? Wszystko zabieram. Mam 60 kilo, no chcę porozmawiać. Słucham. Uuu, niezłe zapasy zombiaki miały. Mhm. Zamieniam się w słuch. A jak to z zadaniami? Wyeliminuj, odbierz nagrodę. A tutaj mogę odebrać. Odbierz tu nagrodę. No to w kordonie. A ile będzie nagroda? 4 tysiaki. No dobra, dobra. Z kim tu porozmawiać? Ty jesteś szefem, tak? No mów. Poczekaj chwilę. A gdy strzelę w ten kanister, znaczy... To nie kanister, to ogólnie wymontowany... bak paliwa. Ło! Ten koleś był z powinności? Pewnie, no tak, powinność. Walik bankier. Szkoda ciebie, ale no tak bywa. 56. Uuu, kostkę obgryźli. Fieria Padyszach. Zamieniam się w słów. A ty co? Juri Błazen. Boże. Zombiaki tego przeszukałem. Tego też... O! Griszka gość. Wyrażona kłada. No nie mówcie, że jeszcze psy. Gdzie ja jestem? Ślepe psy. O tutaj mutanty i... Stalkerzy. Stare obozowisko. Strzelają się. Boże. Słucham. Schowam tylko broń, żeby nie było, że mam wrogie zamiary. Chcesz coś w końcu, czy Griszka, nie? Zamek, samotnik. Tak, najemniku. No, co prawda najemniku, ale przynależy też do samotników, do stalkerów, do waszej frakcji. Świetna robota, teraz mam wolną drogę do Jantaru. Tak, weź sobie jeden z naszych kombinezonów. Będzie cię chronił przed anomaliami i innymi niebezpieczeństwami zony. Cieszę się, że mogę pomóc twojej grupie. Ruszamy na Diantar. Na razie, powodzenia. Czy mogę pomóc? Nie możesz. Co ty robisz? Nic, próbuj nie zginąć. Do tego się to mniej więcej sprowadza. Co nowego w zonie? Wiesz co? Niech powinność, wolność i łowcy łupu walczą sobie o tę ziemię. Co mi do tego? Do diabła z tym wszystkim. 5 tysiaków. O, co dostałem? Kombinezon Wschód Słońca.
Tylko porównując do kombinezonu Seva. Po ulepszeniach. Nie, jest najlepszy, ale pojemnik na artefakty plus 2, ochrona radiochemiczna plus 50%, ochrona termiczno-elektryczna plus 40%, waga maksymalna plus 5. Tutaj co mamy? Pancerz płyty z kewlaru, pojemnik na artefakty, bezpieczeństwo plus 40. Nie zamienię, ale wschód słońca, kombinezon wschód słońca, dobry. Mój wintarek, kałach na sprzedaż, szota zostawiam i to też na sprzedaż. Już trochę sporo. Dobra, i wracamy w takim razie. Twoja grupa pobiegła chyba na Diantor. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, może przebiegnę się pomóc. No, czemu nie mogę ciebie przeszukać? O, tutaj coś było. Już widoczne powinno być. O. O. Dopiero jak nacelowałem na tego siewkę chirurga, to 64 kilo. Coś można wyrzucić teoretycznie. Wracamy. No właśnie, ich lider pobiegł za nimi dogonić. Wracamy do bazy stalkerów w Instytucie Badawczym Agroprom. Pozbyć się tego sprzętu przede wszystkim, ale również jest jeszcze jeden cel, by przejść się z powrotem do bazy. Mianowicie dostałem info od Szurdy w komentarzu pod 27 odcinkiem, że jeszcze w tej bazie jest jeden handlarz, którego nazywają pustelnik. Jest on pod bazą, jakiś właz do niego prowadzi, więc mam wytyczne, postaram się odnaleźć tego pustelnika i zobaczyć, co ma do zaoferowania. Pszczelarz. Dobrze by było tutaj przejść się z powrotem. Co to już? Dopiero się rozgrzewałem. Ta, rozgrzewałeś się dopiero. Ja tobie powiem, że zgubiony plecek. Stare bazowisko, cel. A wy? Skład. W sumie jak się pozbyłem grup bandytów, mutantów, to nie widzę nowych. No jeszcze jest tutaj mutant jakiś. No to do niego też przejdę się, bo zmierzam do kordonu, no przez wysypisko, rzecz jasna. Pobiegli. W porządku, tutaj można by było przeszukać tych stalkerów wszystko. O, szeryf zostawił różne rzeczy. Misza szeryf. Nie no, spoko, można by było ich przeszukać faktycznie. Teraz już się nie ruszę. No, dobra. Komu w drogę temu czas? Kim byłeś? Sava Homer? Nie no, spoko. Taki dobytek się marnuje. Ten miał strzelbę. Wyrzutek miał strzelbę i granat. Boże. Tylko nie wpaść w anomalię. Szkoda by było paść przed wejściem, przed samym wejściem do bazy stalkerów. Detektor nie pokazuje żadnych artefaktów. W porządku, ja się doczołgać powinienem. No tak, szybko się męczę. Pustelnik. Wytyczne są takie, że właz do niego znajduje się pomiędzy czterema baniakami. A tutaj widzę na minimapie cztery baniaki jakieś. Na minimapie tak, no to takie baniaki się wydają. Chyba to one. Jak tam, spokój? Bandytów nie ma? To dobrze. A jeszcze to. Co tutaj? Baza tylko wrzuci mój plecak na drzewo, bo inaczej wszyscy byście skapowali. No to po tej rurze na drzewo. To czyli ten wejść chce skoczyć. O, to ten właz, tak, i to są te baniaki. Na pewno. Żadnych innych nie widzę. A może Szurdy
chciał mnie oszukać i tam jest jakieś zagrożenie. Co, szurdy, wchodzić tam? Dobra, zaraz, ale tutaj ktoś, no faktycznie jest. Dobra. Nie ma przejścia. Co cię tu sprowadza, najemniku? Intonacja, pustelnik, samotnik. Ciekawa intonacja głosu. Chciałbym porozmawiać. Pustelnik. W tych okolicach musisz być ostrożny i trzymać się głównych dróg. Jeden fałszywy krok i skończysz jako śniadanie jakiejś bestii. Masz dla mnie jakąś robotę? No tak. Też, szurdy, wspominałeś przecież, że ma zadanie. Zaraz wezmę. Najpierw, kim jesteś? Człowiekiem. Homo sapiens. Stworzeniem mającym swobodę wyboru. Jakiego wyboru? Pomiędzy konsumpcją i poznaniem. Wiesz, jeśli skupiamy się tylko na konsumowaniu czegoś, na pewno nam się tym w końcu odbije. Tak czy inaczej. Mnie to spotkało. Przez kilka lat byłem stalkerem. Odliczałem dni z użytymi magazynkami i zdobytym łupem. Pewnego dnia spojrzałem za siebie i nic tam nie zobaczyłem. Tylko puste magazynki, zdobyty łup i wypitą wódką. Poczułem się naprawdę źle i zgorzkniale. Zaraz potem miałem objawienie. Zrzuciłem z siebie cały ten szmelc i stałem się tym, kim jestem. Pustelnikiem. Niektórzy nazywają mnie też szamanem i nie do końca się mylą. Czym się tu zajmujesz? Uczę się. Poznaję siebie i otaczający mnie świat. Mówią, że prawda jest tylko jedna, ale prowadzi do niej wiele ścieżek, więc ja wypróbowuję różne ścieżki. Zaglądam do własnego wnętrza, słucham zony, obserwuję miejscową faunę i florę. I wiesz co? Niepotrzebna mi już broń ani pancerz. Zona nie traktuje mnie jak wroga. Nie próbuje rozerwać mnie na kawałki na każdym kroku. Nawet potwory zostawiły mnie w spokoju. Dlatego też uważam, że stalkerzy sami są przyczyną swoich problemów, nachodząc zonę uzbrojeni po zęby. Moim zdaniem duma doprowadzi ludzi do upadku. Popatrz na te wszystkie powiedzenia, że człowiek jest królem przyrody. A jeśli nie jest? A jeśli człowiek jest tylko maleńką cząstką przyrody? Nikt nie ma czasu przystanąć i zastanowić się chwilę nad tym, a naprawdę powinniśmy. Ten pustelnik trochę tak filozoficznie podchodzi do tego. No, w sumie nie powiedziałbym, że jakoś tak źle, mądrze podchodzi do tego, ale czy to prawda, że to stalkerzy, wchodząc z broni i tak dalej, sami na siebie sprowadzają gniew zon? Co sądzisz na temat zony? Zona jest sprawdzianem. Sposób myślenia o zonie określa, jakie sprawdziany dostaniesz. Jeśli uważasz, że jest zła, że jest symbolem zupełnej wolności lub że jest surową nianią, dostaniesz dokładnie to, czego oczekiwałeś. Sam dostrzegam kilka wcieleń zony, ale dla mnie jest ona przede wszystkim miejscem mocy, ale nie zrozumiałem jeszcze w pełni istoty zony i tkwiącej w niej mocy. Zaufaj mocy, Luke. Co dla mnie masz? Jest miejsce, w którym możesz znaleźć plecak żołnierza. Trafił na anomalię w podziemiach agropromu, oby tylko ciebie nie spotkało to samo. Ile mnie to będzie kosztować? 400. Co to właściwie jest? Granat. Ach, kurda. 400 to nie jest sporo. Masz dla mnie jakąś robotę? Jest coś takiego. Zbieram informacje na temat zony. Najbardziej jestem zainteresowany jej tajemnicami, sekretami, które pomagają stalkerom przeżyć. Rzeczy takie jak przechodzenie przez anomalię bez ochrony. Przyszedł raz do mnie stalker i powiedział, że może stać w samym środku chemicznej anomalii i nic mu się nie stanie. W zamian za tę tajemnicę chciał, żebym wskazał mu najlepsze miejsce na poszukiwanie cennych artefaktów, więc powiedziałem mu, żeby poszedł na bagnę i znalazł dom. Jestem taki w samym środku anomalii. Powiedziałem mu, że jeśli dostarczy mi dowód, że tam był, wymienimy się tajemnicami. Wyszedł i za 10 minut prosi o pomoc. Niestety ludzie tutaj mają własne problemy, więc nikt nie poszedł mu z pomocą. W każdym razie na pewno się mylił co do swojego sposobu, ale i tak interesuje mnie, jak chciał uniknąć obrażeń w chemicznych anomaliach. Przynieś mi jego PDA, odwdzięczę ci się. Dobrze, zgadzam się. Świetnie. Będę czekał, aż zjawisz się tu z PDA. Jeśli nagle poczujesz się źle w środku anomalii, oszczędź sobie wysyłania sygnału SOS, bo i tak nikt ci nie pomoże. Zamiast chodzić wokół domu, wejdź pod barierkę i zejdź do wody. Anomalia jest słabsza w wodzie, rozumiesz? A jeszcze, no rozumiem, w porządku. Żadnego ołowiu, żadnych anomalii, nic. Tak, trzeba... Co cię tu sprowadza, trzeba wykonać to zadanie. I przecież, tak jak mówiłem, odebrać nagrodę. O, ciekawe masz rzeczy. No faktycznie. Kałacha. Wielkość magazynka plus 15, celność 10, odrzut minus 50, szybkostrzelność obniżona. Tylko ja, tak jak porównujemy, tutaj jest szybkostrzelność lepsza, prawda?
Wielkość magazynka, odrzut, szybkostrzelność, celownik optyczny, podlutowy, punkt montażowy. Tylko zobaczcie, ja mam wielkość magazynka plus 15, stabilność toru lotu plus 100%, celność 30%, odrzut minus 60%, szybkostrzelność obniżona, niestety przy tym, celownik optyczny. No i szybkostrzelność jest obniżona, ale za to obrażenia mam lepsze niż tu, tak samo celność lepsza. Ciężkie, celność zerowa. Ten granatnik RPG, skonstruowany w latach 70. XX wieku, trafił do zony za pośrednictwem magazynów wojskowych. Ze względu na duże rozmiary i wagę słabo nadaje się na broń stalkera, ale w niektórych przypadkach jest niezastąpiony. Korzysta z granatów OG-7V. A co to? No tutaj zobaczmy. Też zmodernizowany, wielkość magazynka i tak dalej. Szybkostrzelność lepsza, ale celność i obrażenia są gorsze. O! Patrzcie, broni nie chcę. Z kolei kombinezon wschód słońca chce. Za 21 można, ale... No dobra, sprzedaj pojemnik na artefakty. Tego nie potrzebuję. O! Za 21 250 chcę sprzedać, tylko że... Postać nie ma dość pieniędzy. Ma 5400. Wszystkie apteczki. I co? Udało się. Transakcja zaakceptowana. Wziąłem tylko apteczki. No i okej. Wiem, mogłem wziąć RPG. 25 tysięcy, tutaj patrzcie. 50 chcę. Wajdak. Nie potrzebuję. Za ciężki w ogóle. O, sporo masz konserw. Coś jeszcze? Nie będę. Idę, zadanie tobie trzeba wykonać. Wykonaj zadanie, pójść do kordonu, rozwalić mutanta. Tyle rzeczy zrobić w jednym odcinku. No to trzeba się śpieszyć. Jeszcze zajdę do tego. Do Aidara? To był Aidar bodajże. Zbyt wyczerpany jest. Zbyt wyczerpany, jasne. Idę do Aidara jeszcze pozbyć się tego, co mam. Zluzować się trochę. Odrobinę. Aidar czy ten drugi? Tyle imion, tyle nazwisk. A może to mechanik był Aidarem? Nie, to Drost, sorry. Nie masz tu wielkiego wyboru. Dobra, nie. I teraz tak. Tego nie potrzebuję. Chcę sprzedać. Tak samo kałach. Jeden kałach, drugi amunicja. Pistolet też niepotrzebny. Amunicja do tego drugiego rodzaju broni też nie chcę. Granaty zostawiam, apteczki zostawiam. Prędzej czy później mi się amunicja zmarnuje, ale tej trudno nie jest... sorry, zawiesiłem się. Nie trudno jest znaleźć ten rodzaj amunicji do shota. Okej, co jeszcze? 49 amunicji brak będzie, dobra. Tutaj kombinezon. Nie, dzięki kombinezon sewa. Ja mam swój. Ewentualnie można ten naprawić, ale to też niekoniecznie. Wszystko ładnie się poukładało z powrotem. Wszystko jest na swoim miejscu. Ruszamy. Ruszamy zadanie wykonać. Wiem, że miałem jeszcze pójść tutaj na drzewo. No to można i tak idę na zewnątrz. Przy okazji. Chodźmy. Gdzieś na drzewie. O, skrzynia. Apteczka. To się przyda na pewno. No to hop. O. I jak? Hop. Jestem na miejscu. O, jest i plec. Ok, i do tej ani nabój kalibru 7,62 do karabinów maszynowych. Więc jest używany tylko w karabinie maszynu RP-74.
No szkoda, szkoda. Szkoda, że nie można do Winterka tego. 7,62. Trudno, sprzedam. Zejść z drzewa i nie złamać. O właśnie. Nie złamać nogi przy okazji. Jest zadanie, tak. Odszukaj PDA. No to w porządku. Nie wpierniczyć się tylko w anomalii. Nikt mi nie pomoże, jeżeli... Ale sporo stalkerów wszędzie tutaj stacjonują już teraz. Można popływać do wody. Przejść się do wody. Pod belką. O cholera. Kwas, 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 kwas. Co, śrubę mam rzucać? Nie, śruba tutaj nic nie da. Mogę tędy wejść tak normalnie? Nic mi się nie stanie? Aha, nic mi się nie stanie, jasne. Ten kombinezon dobry jest, ale... Mam Abel. Czy mi się wydawało, czy to jakiś mutant gdzieś był? Nie wiem, tak usłyszałem nagły dźwięk. Koleś miał ksywkę Abel. Przeładować, o! Zaraz tędy nie przejdę, tutaj idę normalnie. Zadanie. Oddaj, dostarcz PDA. No jasne, że dostarczę, ale... Przy okazji, jak już stąd wyszedłem, kombinezon Seva, bardzo dobry kombinezon, nie wiem, czy bym bez niego dał radę przejść przez ten kwas. Co można wyzbierać, to można, ale przede wszystkim chodzi mi właśnie o. Już jestem blisko tego schowka. Wracam, zgubił swój plecak, wrócę po niego, jak będę miał czas. Tu jest sporo ślep... O, tak, widzę drganie powietrza. Jest coś? Artefakt? Nie? O, właśnie. O, chyba przez krzaki można przejść. I gdzie jest? Gdzieś... O, schowany. Tak jakby. Apteczki. Bardzo dobrze. Przez krzaki. I do bazy. Jeszcze te wielkanocne jajka są. Jajka wielkanocne. No to może za chwilę. Najpierw Aider. Najpierw pustelnik. Później sprzedam amunicję. O, znowu elektra. Nie trudno jest wejść w anomalię. Ojej. Nie przeskoczę. Zmęczyłem się. Idziemy do pustelnika. Ciekawe, czy inni stalkerzy go czasami odwiedzają. No i co? Wykonałem zadanie. Jakoś tam wszedłem, ale... Abel już leżą. Co cię tu sprowadza, najemniku? Co mnie tu sprowadza, się pytasz? Ja tobie powiem, co. Przyszedłem w sprawie tej pracy. Hej, brachu, jak chcesz o coś spytać, to wal śmiało. Udało się? Masz mój PDA? Tak jest, tutaj. Dobra robota, to nagroda za odwagę. GP25 kostek. Pendrive z danymi na temat modyfikacji systemu odprowadzania gazów w broni maszynowej. Dobrze. Masz dla mnie jakąś robotę? Niestety w tej chwili nie. Żadnego ołowiu, żadnych anomalii, nic. No, tak. Ołowiany świt. I znowu do handlarza, ale zaraz, ten chyba nie potrzebował pendrive'a, co? C
Co? Odszukaj ulepszenie. Technik powinien odbrać. Na temat hamulca wylotowego do broni maszynowej. Na temat pneumatów strzelby bojowych. A dla kogo ten pendrive? Na temat obiegu zamknięto. Recyrkulacji załatwia sprawy oczyszczenia skażonego powietrza. A to jeszcze? Odprowadzenie gazów w broni maszynowej. Kto tam chciał? Będę pytał po kolei mechaników. Chciałeś? Mów. Hej, musisz mieć oczy dookoła głowy. Tutejsze bestie są naprawdę cwane. Jak stracisz czujność, to nawet się nie zorientujesz, kiedy oberwiesz. Ale dobra. Dobra, na razie. On nie chce tego kupić. Granatnik podlutowy do wszystkich karabinów szturmowych produkowanych w państwach Układu Warszawskiego. Korzysta z amunicji. Wok. No i gdzie ja to zostawię? Ile to waży w ogóle? Nie za wiele. Apteczek sporo. Coś trzeba zostawić. A sprzedać? Trochę szkoda i tak nie będę z niego korzystał, wiecie? Ach, nagroda. Ale to po co takie składowanie? Czegoś się i tak nie używa. Nie mój styl. Dobra, ulepsz. Możesz naprawić za ile? 1203. Nie, nie teraz. Albo może tanio. To nie jest tak drogo. Albo nie. Tak, dawaj. Póki jest szansa. Zwiększa celność przez stabilizację. Nie mam takiego czegoś. Tego nie może nic zrobić. Tutaj nie potrzebuje. No i właśnie. Lecimy. Bo i tak niewiele czasu tego mutanta rozwalić. Wiem, miałem jeszcze jajka wielkanocne, sprawdzę. Idziemy. Wypadamy stąd od razu jak dzika bestia. Szrama. Musi tam załatwić kilka kwestii. Wychodzimy skrótem. Tylko byle nie w anomalie. Nie ma anomalii, są gdzieś jajka wielkanocne. Nie dobiegnę, jak nic. Za ciężko. To może. Niechcący, dobrze, że zapisałem, niechcący jeszcze F6 nacisnąłem. A miałem zmienić na śrubki. No niestety. Chwilkę musimy poczekać. Chociaż do kordonu dobiec, wiecie? Dobiec do kordonu, odzyskać hajs, a później do Doliny Mroku i jantar, w końcu jantar. Ludziska, jantar. Tyle czekamy, tego mutanta też załatwić. Rzucamy. Ja wiem, ale nie ma już zagrożenia. Ostatni tam punkt z mutantem w Instytucie Badawczym Agroprom. Takie spokojne miejsce się nagle stało. W Konarze? No przeszukam. Znowu na sprzedaż. Jak stąd wyjść, koledzy? Tak. Dobrze, że jest detektor ten i w ogóle dźwiękowe ostrzeżenie, że zbliżam się do zagrożenia. Co to? Kto to tutaj? Ważna postać? Odnośnie czego? Przewodnik, baza powinności tutaj też. Ulepszaj, ważna postać, odszukaj ulepszenie. Pędruj z danymi na temat... Nie. Bandyci. Zlikwiduj wrogów w punkcie kontrolnym. Nie, dziękuję, na razie nie chcę. Na temat hamulca wylotu do pistoletu maszynowego. Można by było pochodzić, porozdawać hajs, byś się zgadzał. Czekaj, tutaj gdzieś jest mutant.
Bliżej, bliżej, bliżej. Aha, bliżej to sobie sam daj. Kogo mi tutaj pokaże? Kogo, kto tutaj jest? Widziałem na minimapie już jeden punkt. Czyżby niby olbrzym numer 2? Snork. Nieczęsto używam. No nie, zabij. Bez ulepszeń to. Zaraz mnie za... O, myślałem, że to kolejny niby olbrzym, na szczęście. Chodź. Załatwiony. A Winterem tak się męczyłem. Tutaj będzie na wysypisko tutaj? Na bagna. Na wysypisko, ale drugą stroną. Dawaj kiełbachę, trochę tego i konserwę. Jest full wypas. Śniadanko. Właściwie która godzina? 17.25 tutaj. Ta powinność strzeże tego punktu. Bardzo dobrze. Czuwaj, czuwaj. Koleś, odłóż pukawkę. Odłożyłem. Grzecznie. Krótki spacerek między lokacjami, między agropromem a wysypiskiem. Z wysypiska tutaj się pojawia blisko prawej strony, tam żeby... Nie pamiętam jak z nazw te punkty kontrolne się nazywają, ale z tego wysypiska od razu do kordonu będzie można i całkiem blisko będę bazy stalkerów. Ojciec Valerian może się stęsknił. Dobra, pora na energy drinka. Przewodnicy zdecydowanie za dużo oczekują, za dużo chcą hajsu zebrać. No i tylko tyle wytrzymałości. Patrzcie jak bandyci się... Powinność zajęła ten punkt, bardzo fajnie, super, ale zobaczcie jak bandyci się tutaj roznieśli. Rozbestwili. Tylko chwilki mnie nie było na wysypisku. No, chwilki. 3,5 miesiąca chlał Szrama w bazie powinności. Chwilki go nie było. Krótkie chwilki. Dobra, idziemy. Kordon. Kordon, bo już trzeba kończyć powoli. 28 odcinek. Powolutku, pomalutku. I z kordonu to już w następnym odcinku do właśnie Doliny Mroku, do bazy wolności i tam z Gandzią trzeba porozmawiać o tych schowkach, o których wspomniałem, że sprzeda informacje o schowkach, a tam powinny być... O, egzoszkielet niezłego, macie kozaka. No, słucham. Siema, siema. A tam będą pendrive'y ze schematami do Winterka, Winterka ulepszyć i jazda. I kombinezon też. Mam nadzieję, że hajsu nie zabraknie. 30 tysiaków, zaraz 4 zainkasuję. Może faktycznie też... O cholera, kto to? Mutanty. Tutaj wojskowi. Może faktycznie pętry z dynamitem hamulca woltowego do pistoletu maszynowego? A ja co mam? Do kamizelki kuloodpornej. To chyba też pamiętajmy, że no, wstępując do stalkerów jestem przeciw bandytom, a tam w bazie bandytów też był mechanik. Na tym obiegu zamkniętym i na temat odprowadzenia gazów z broni maszynowej. Ja już nie wiem. Może faktycznie trzeba odpalić jakąś stronę, poczytać o tych pendrive'ach, kto jaki chce i nie błądzić jak dziecko we mgle. Bo już nie pamiętam kto jakiego chciał, a tutaj pewnie nie mam, prawda? Odszukaj ulepszenie, no tylko.
Odbierz nagrodę, jestem bardzo blisko, ale dlaczego tutaj, a nie, dlaczego w tej bazie stalkerów, a nie w Agropromie? Przecież dla tych z Agropromu wykonywałem zadanie. Cześć, cześć, czuwaj, czuwaj. Chcesz coś? Czym mogę służyć? Przykro mi, że się nie przydałem. To nic. Masz coś do sprzedania? Co masz? Masz coś dla mnie? Co dla mnie masz? Masz coś dla mnie? Bardzo nam pomogłeś, oto twoja nagroda, 6 tysiaków. Dziękuję. Miło robić interesy z uczciwym stalkerem. Oczywiście. Najuczciwszy w całej zonie. Tego nie sprzedam, tego nie używam. Ajajaj, może zostawmy. To amunicja się przyda, bandaże też. Zobaczycie, jak znikną te apteczki. Wszystko, cacy. 50. To co? Tak mnie obciąża. Granaty. Strzelbę zostawiam, Wintera też. Może jeszcze max obcią do tego będzie, co potrzebuje jaki? Ten chyba gwiazdy wieczorne, właśnie. Jeszcze dwa miejsca mam, w razie co. Amunicja. Ta się skończy tutaj też. Dobra. Jest dobrze i przywitam się tylko z ojcem Valerianem. Wiecie, po tak długim czasie. W końcu ta historia... Cześć, w końcu ta historia się skończy, prędzej czy później. A tutaj już... 18. Dobrze jest być w miejscu, w którym się zaczęła przygoda ze wstąpieniem do frakcji. Chłopaki, dawno was nie widziałem. Można by było coś zostawić, ale tutaj już niemożliwe, że nie zajrzę. Chyba, że po odbiór jakiejś nagrody. No i 28 odcinek zakończymy w tym właśnie miejscu. Drodzy stalkerzy. Jest to 8 zapis, czyli 28 odcinek serii Zagrajmy w Stalker Czyste Niebo. Mam nadzieję, że się wam podobał i rzecz jasna... Siema, siema. Rozpoznał mnie. I rzecz jasna zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.